nich to klasa Diablo 3. Dumnie zaprezentowana podczas BlizzConu 2009 wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników, szczególnie, że była dostępna w pokazowym demo. Samego mnicha można określić jako religijnego wojownika, przywiązującego dużą miarę do spraw duchowych, dla którego walczyć po innej stronie niż dobro jest czymś nie do pomyślenia. Od młodości każdy mnich jest szkolony w taki sposób, aby podczas walki był czystym odwzorowaniem bóstw, w które wierzy. Wrócimy jednak do tego, co Was najbardziej interesuje. Mnich jest klasą silnie ofensywną, jeżeli w ogóle można to tak nazwać, skupioną na walce i niesamowitej prędkości. Może posługiwać się na przykład laskami lub zapożyczonymi od zabójczyni kastetami, jednak do siania śmierci i chaosu wystarczą mu też gołe pięści. Oszałamiającą szybkość tej postaci balansuje niestety obniżona wytrzymałość. Dlatego nazwanie go przeciwieństwem barbarzyńcy jest jak najbardziej na miejscu. Pojawienie się mnicha w trzeciej odsłonie Diablo twórcy tłumaczą wpływem karcianych RPG, ale także zamiłowaniem do zwykłych bijaków. Jego ulubioną rozrywką jest medytacja. Przedstawię teraz historię klasy. Mnisi pochodzą z klasztoru. Już jako dzieci oddawani są do niego, gdzie następnie rozpoczynają naukę, opanowują umiejętności, które zapewnią im realizację podstawowego celu, jakim jest wykorzenienie zła z sanktuarium. Podstawą ich religii jest przekonanie o wszechobecnym dobru, które można odnaleźć w każdym żywiole. Dzięki opanowanej do perfekcji sztuce medytacji są w stanie oczyścić swój umysł ze wszelkich pokus i osiągnąć wyższy stopień świadomości, co czyni ich śmiertelnymi wrogami demonów. Ich fanatyczna wręcz pogarda do piekielnego pomiotu może się równać tylko z łowcami demonów, ale wszystkie klasy różni motywacja, która nimi kieruje. W przypadku mnichów jest to poczucie świętej misji, którą muszą wykonać, aby zbawić świat i pokonać wieczne zło.